mam tutaj blisko tego rocznika, rocznik 92 i też rodzime podwórko zespół Wilki i piosenka Son of the Blues. Ulubiona przede wszystkim ze względu na niesamowite solo Maćka Gładysza. Znakomity polski gitarzysta i tak się składa, że zagrał również na naszej płycie Pinu z racji tego, że jestem gitarzystą, więc wszystkie moje utwory, które dzisiaj zapodam, będą jakoś z gitarą mocno związane. Son of the Blues i Wilki, rok 92, świetna piosenka. Pozdrawiam Maćka. utkwiło w pamięci i w jakiś sposób zmieniło moje życie muzyczne, to był taki pewien okres w moim życiu, kiedy się bardzo interesowałem muzyką elektroniczną, w sumie Ewangelii z gitarą Jean-Michel Jarre. I był jeden taki utwór, który pamiętam kolega wykonywał na akademii w szkole i mówię, co to jest, kurczę, co to za motyw, bardzo fajne. Poszedłem się go zapytać, mówi, że to jest, no przecież to z tej płyty rendezvous Jean-Michel Jarre. Oczywiście nie mogłem wtedy tego winyla zdobyć, teraz już jestem w posiadaniu, ale kiedyś to była bardzo trudna sprawa, to był rok 86, więc chciałbym przedstawić czwarte rendezvous z tej płyty, ale to jest jeszcze taka ciekawostka a propos tej płyty, to jest płyta, która jest cała dedykowana katastrofie Challengera. Wtedy się rozbił prom kosmiczny w styczniu 86, właśnie Challenger, który miał na pokładzie człowieka, saksofonistę, jeden z tych pilotów był saksofonistą i Jean-Michel Jarre specjalnie dla niego napisał jedną z tych części rendezvous, to chyba jest Last Rendezvous na tej płycie, tak to się nazywa, i miał być pierwszym człowiekiem, który na saksofonie z orbity wykona muzykę, którą będziemy słyszeli na Ziemi, no ale oczywiście do tego nie doszło, bo nastąpiła katastrofa, no ale płyta ideologiczna, hicior znany wszystkim, także zapraszam do czwartego rendezvous.